Cześć, mano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z rozłożonymi rękami, bo aktualnie oczywiście nowy sezon się na mnie uwziął. To w końcu doczekaliśmy się trzeciego dnia i będziemy mogli odblokować nowego zadymiarza, Miko, totalnie za darmo, więc w tym momencie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli już go odebraliście, a jeżeli nie, to zostawcie mnóstwo łapek w górę, odbierajcie zadymiarza, no i oczywiście zaczynajcie nim grać. A my dzisiaj oczywiście sobie go przetestujemy, ulepszymy na poziom 11, wybierzemy najlepszy gadżet, najlepszy star power, no i będziemy próbowali nim wygrać. A jak na razie z winkami idzie mi całkiem dobrze, bo jak widzicie, mam 11 pasę wbitą, czyli 11 gierkę rzędu. Dobra, skończmy biadolić, przechodzimy sobie do prezentów świątecznych w Brawl Starsie, no i oczywiście odbieramy. Okej, okay, widzimy, że już mamy lagi. Okej, okay, nie, ej, jak mi się nie odblokuje, Miko, to będzie. Okej, okay, dobra, już się odblokowuje. Ej, ale jakie lagi są przez to, że ten zadymiarz jest za darmo, ale i tak jest lepiej niż jak było, jak Edgar wychodzi, bo wtedy to totalnie padły serwery. A tutaj mamy nowy zadymiarz, Miko, odblokowany i należy do zabójców, bo w ogóle 23 nowych zadymiarzy mitycznych jest teraz, to ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Miko jest w Brawly Wood dźwiękowcem, ale ponieważ ciągle się przechwala i pokazuje, dobra, nieważne, nie będziemy tego czytali, ważniejsza jest po prostu sama postać, więc moi drodzy, okej, okay, tradycyjnie czwartego prezentu nie możemy odebrać, mimo że się świeci, ale to nas nie interesuje, interesuje nas nowa postać i jestem ciekawa, jak ona się sprawdzi, bo ja grałam na Hypercharger, to było całkiem ok. Tak więc dobra, mamy naszą postać, mamy tak 3000 punktów życia i plus 300, spoko, to jest całkiem dużo. Szybkość ruchu jest bardzo szybka, no to w sumie jak on skacze, to się nie dziwię. Zasięg mamy normalny, chociaż nie powiedziałabym, zasięg jest krótki, no chyba że, no chociaż nie, zasięg daleki, nie wiem jak ją mam to rozgryźć, w sumie ta postać skacze, więc można by było dociągnąć. Dobra, nieważne, ulepszamy tą postać, za chwilę wybierzemy sobie najlepszy gadżet i star power i zobaczymy, jak się gra tak naprawdę tą postacią, no bo wydaje mi się, że łatwo nie będzie, jako że ona skacze i w ogóle ma taką ala mechanikę podobną do Mortisa, no bo Mortis jak użyje, wiecie, swojego ataku, to on też się tak posuwa i tak dalej, ale za chwilę to spraktykujemy, to połączenie takiego Mortisa i oczywiście Edgara. Dobra, który gadżet? Pierwszy czy drugi? Mamy Presto, który następny atak po prostu jest większy, wydłuża się, okej, okay, a w pierwszym mamy, że atakuje najbliższego wroga, zadając 545 obrażeń i spowalniając wroga po trafieniu na 2 sekundy. Wydaje mi się, że ten pierwszy gadżet jest ciekawszy i fajniejszy, będzie pozwalał na blisko dobijać postacie. Oczywiście Gearsy to już u mnie tradycja, wszystkie, na wszystkich postaciach kupuję te same. Wydaje mi się, że no po prostu to są najlepsze Gearsy, jakie mogą być, i plus 1 i ochrona. No a jeżeli chodzi o star power, małpi rozum co 5 sekund podstawowy atak dodatkowy, okej, okay. Miko zadaje 100% dodatkowych obrażeń wrogów niebędącym, co? Niebędącym zadymiarzami, to kogo my będziemy atakować? Miśka Nity na przykład? To jest dosyć ciekawe, wydaje mi się, że drugi star power jest lepszy, ale fajniej by było, kurczę, jeszcze, że nie mam pojęcia, który może być fajniejszy i bardziej opłacalny do kupienia. Ale weźmy sobie ten drugi, najwyżej będę żałować, ale fajnie by było w tym przypadku, żeby on po prostu zadawał 100 obrażenia, ale zadymiarzom, a nie po prostu jakimś randomowym, nie wiadomo komu, postaciom, które nie są zadymiarzami. Czy mamy z nim jakąś misję, bo się wyświetla, że mamy, poczekajcie, jakie tu, a dobra, mamy tutaj misję, zadaj 160 tysięcy punktów obrażeń z Rosą, Miko i Quem, dobra, nieważne, wow, tak, wiedziałam, że tak będzie, jak zadymiarz za darmo, no to oczywiście musi być małpa na małpę, tak więc oczywiście spraktykujemy, jak to będzie działało. Okej, okay, tak ta postać się dokładnie porusza, oczywiście my już wiemy, jak ona się porusza, bo graliśmy na superchargeu, no ale postaramy się kogoś wyeliminować, ale wydaje mi się, że małpa versus małpa to nie będzie dobra kontra, no bo jak widzicie, no ja jestem w stanie uciec i jak próbuję kogoś zaatakować, no to też się nie da zaatakować, bo ta osoba druga też ucieka, więc jest mega, mega ciężko tutaj kogoś porobić, więc wydaje mi się, że raczej ta postać na solo dobra nie będzie, ale dobre jest, udało mi się porobić jedną osobę, więc to już jest po prostu plus dla tej postaci, no ale oczywiście zobaczymy ją później na trójkach, wydaje mi się, że tam będzie bardziej się sprawdzało niż tutaj, no bo tu jest mega, mega ciężko kogoś wyeliminować i jak na razie nie gra mi się dosyć łatwo tą postacią, jest ona taka może do wyrobienia,
Ale czy ja wiem, czy da się jej nauczyć mechaniki, jak tutaj nigdy nie wiadomo, gdzie na przykład ktoś skoczy. Bo ja na przykład będę chciała zaatakować tą osobę, no i ja do niej się zbliżam, a jak widzicie, ona mi niestety ucieka. I najgorsze jest to, że mi go strasznie pomału ładuje swój główny atak i nie można po prostu najzwyczajniej w świecie dogonić naszego oponenta. No i ja nie wiem, co z tej gierki wyjdzie, boję się, że stracę swoją tutaj pasę, bo jak się zamknie mapa, to każdy będzie skakał, no po prostu na każdego, no i powiem, że ciekawie nie będzie, no i nie mogę uciec, no co jest grane, no ładuj się ten atak szybciej, bo nie mogę uciec, gościu mi nie porobił mnie ten, nie, najgorzej, straciłam swoją 11 pasę w tym momencie. Zajęliśmy rangę 7 plus 2 pucharki, ale to i tak nie robi żadnej różnicy. Ponieważ ja to bym chciała zająć pierwsze albo drugie miejsce, dlatego oczywiście Miko musimy sprawdzić na trybie 3 versus 3. I mamy bardzo fajną mapę na Brawlbola, mamy ciekawą mapę na zbiory klejnotów, więc zobaczymy to może później. Zanim przejdziemy do rozgrywki, te dwie osoby zgarniają przykozackiego skina do studiu, odezwijcie się do mnie na Instagrama, który wam się teraz wyświetla, a ja wam podeślę kodziki 20 grudnia. Ale na razie skupmy się na Brawlbolu i jak widzicie, tutaj już nie ma 3 versus 3 małpy, tylko wkradła im się jakaś dzika Pearl. I wydaje mi się, że oni mają większe szanse w tym momencie na wygranie, no ale postaramy się oczywiście coś tutaj ugrać, może się uda, no ale powiem wam szczerze, że tutaj też nie jest wcale aż tak prosto, no dawaj gościu, nie, dlaczego on tego teraz w tym momencie nie strzelił, to nie, co to miało być, dlaczego on tego nie strzelił, jak my teraz przegramy przez tamto, to ja nie mam pojęcia, ale powiem wam szczerze, że nie jestem w stanie tutaj nikogo wyeliminować, tą postacią nie da się totalnie grać, no i super, mamy 0 do 1. Dobra, musimy się bardziej skupić, bo ja nie wiem, z kim ja w tym momencie gram. Jeżeli na pustą bramkę gościu prawie nie strzelił gola, no to ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Patrzcie, w ogóle nie mogę zadać obrażeń i ja ciągle dostaję, a inni nie obrywają wcale i to totalnie nie mogę ich nawet dotknąć, a co dopiero wyeliminować. Więc postaramy się tutaj opanować jakąś technikę. Teraz może nie skupię się za bardzo na eliminowaniu, aczkolwiek postaram się cokolwiek tutaj zrobić, chociaż teraz to panęłam taką głupotę, że się wcale nie dziwię, że przegraliśmy. Zagrajmy sobie jeszcze jedną rundę na Brawlbolu, bo ja widzę w tym potencjał, ale oczywiście to trzeba sobie wypracować. Dobra, lecimy, okej. Kurde, to tak nie działa, jak będziemy sobie tak randomowo skakać. Tutaj trzeba obmyślić jakiś pewny schemat i po prostu skakać w momencie, kiedy przeciwnikowi totalnie wyładują się już wszystkie główne ataki i dopiero wtedy go atakować, bo jeżeli on ma naładowany atak, no to on sobie ucieknie i my nie będziemy w stanie go dobić, chociaż no... Jak na razie jest 0 do 1 i nie wróży to dobrze. Nie widzę tutaj żadnej wygranej, ale oczywiście muszę w siebie wierzyć do samego końca. Okej, skoczmy sobie tutaj. Dobra, dostał pewne obrażenie. Tutaj również. I nie mówcie, że on mnie teraz wyeliminuje. Let's go pod bramkę szybko. Nie, no kurde, przegrywamy znowu. Nie, Brawlball nie nadaje się na Miko, ale spróbujmy zagrać jeszcze raz. Spróbujmy zagrać jeszcze raz, bo ja chcę po prostu opanować tutaj jakiś pewny schemat działania, jak totalnie opanować i tak naprawdę grać tą postacią Miko, no bo jak widzicie, no znowu pewnie, no oczywiście, mamy 0 do 1 i to mi się naprawdę nie podoba. Dajcie znać w komentarzu, czy wy potraficie grać tym zadymiarzem, czy według mnie po prostu on jest aż tak słaby, że nie jesteśmy w stanie nikogo wyeliminować, czy ja po prostu najzwyczajniej w świecie nie umiem grać tą postacią, bo to jest tradycyjny ala Edgar w połączeniu z Mortisem. I oczywiście tych dwóch postaci nie ogarniam, no i tej również nie będę ogarniać, tak mi się wydaje. Patrzcie, zagrałam sobie po tym jeszcze kilka gierek, no i jak widzicie, wszystkie są porażkami. I jest to naprawdę mega, mega słabe, jak wchodzi sobie jakaś postać i nie da się w ogóle nią wygrać. Ja rozumiem, że ona jest za darmo i nie będzie jakaś ambitnie wybitna w tej gierce, no ale no, pasowałoby, żeby kogoś chociaż wyeliminowała, więc zagrajmy sobie gorącą strefę i zobaczymy, jak tutaj poradzi się nasz Miko. Może tutaj będzie się sprawdzał nawijanie pucharków, nie pod względem eliminacji na przykład kogoś, tylko po prostu siedzenia w tym okręgu, żeby go załadować, a tym właśnie głównym celem naszym jest unikanie ataku innych, no bo jak wiecie, nasz Miko potrafi skakać, więc być może będziemy w tym kole w stanie wytrwać naprawdę mega, mega długo i załadować sobie po prostu procenty do naszej gorącej strefy, no ale jak na razie widzicie, to nie idzie nam całkiem dobrze, bo oczywiście przegrywamy, to już chyba jest tradycja w dzisiejszym odcinku, więc jak dzisiaj nie wygramy ani jednej gierki, to się wcale nie zdziwię, bo ja próbuję opanować tą postać i mam nadzieję, że kiedyś się jej nauczę, a jak nie, no to po prostu zostawię ją na praktycznie
zerowych pucharkach i nie będę jej wbijała. Być może twórcy w przyszłości dadzą jej jakieś ulepszenie i wzmocnienie. Aczkolwiek jak widzicie, teraz idzie nam naprawdę całkiem dobrze, mimo że ja tutaj w ogóle nie ogarniam, co ja robię. Ja skaczę sobie randomowo w jakieś miejsce, próbuję kogoś wyeliminować, ale to w ogóle mi nie wychodzi. Fajnie, że mamy tutaj kruka, bo on całkiem dużo tutaj nam po prostu daje do wina w tym momencie, jak widzę. Strasznie dużo obrażeń zadaje i wydaje mi się ogólnie, że Miko naprawdę nie będzie kontrol na Miko, no bo jeden będzie próbował gonić drugiego i nigdy się mnie złapiecie, ale na przykład, jak widzicie, ja próbuję tutaj coś zdziałać z tą Willą, no i na przykład na takich zwykłych po prostu zadymiarzy, którzy mi nie uciekają sprzed nosa, no to raczej powinno to działać, ale nie mówcie, że my w tym momencie przegramy, mając tylko i wyłącznie 3%. No szybko, wbijaj gościu, wbijaj, dobra, i trzymaj się w tej strefie, proszę. Dobra, jest, wygraliśmy 1%, mało brakowało, ale udało się. Tak więc otwieramy start dropa w nagrodę i oczywiście tradycja nic nie dostajemy, ale ostatnimi czasy wydropiło mi naprawdę sporo fajnych skinów, więc jeżeli chcecie odcinek, w którym po prostu gram i testuję wszystkie skiny, które mi wydropiły ze start dropa, to dajcie znać w komentarzu, czy byście coś takiego chcieli, a my teraz gramy sobie oczywiście batalię i jak widzicie mamy pięknie zamkniętą mapę i zobaczymy, czy tutaj nasz nowy zadymiarz się sprawdzi. Aczkolwiek wątpię, że my to wygramy, no bo no, nie może być inaczej, ale będę w ciężkim szoku, jeżeli my to serio zwyciężymy, no bo Miko nie jest naprawdę jakąś fajną, mega mocną postacią, chociaż jak oglądałam sneak peeki niektórych po prostu youtuberów, no to wyglądało to mega, mega fajnie, ciekawie, fajnie oni grali. Być może oni ją ogarniali, to może być ten problem. No ale też zadawała dużo obrażeń, nie to co tutaj, ja zadaję po 2000 obrażeń i mimo, że w niektórych przypadkach może być to ok, całkiem dużo, no to tak naprawdę nie jest to jakoś sporo. Dobra, próbujemy tutaj coś ugrać, no bo ja nie widzę tutaj żadnego sensu, no patrzcie, no dwie małpy są na jedną mapę, no rozumiecie to? Tak, ja osobiście też jestem małpą, nie tylko w bezie, ale jestem małpą, jeżeli chodzi o granie Miko. Totalnie tej postaci nie ogarniam, a już gram kolejną gierkę tą postacią i nie jestem w stanie totalnie nikogo wyeliminować. No co jest grane, trzy osoby na jedną, to tak być nie może. Ale no idziemy na razie łeb w łeb, więc może czysto teoretycznie możemy to fartem wygrać, ale czy tak będzie, no nie wiem, ja nawet w to nie wierzę, próbuję po prostu kogoś tu, no nie, no czy wy to widzicie? Ja próbuję skoczyć na mapę, a ona mi ucieka, no tak być nie może. Chyba muszę się skupić na tym Hanku, który tutaj gdzieś biega. O właśnie, chodź tu gość, no nie, kurde, nie mam HP, nie mam HP, uciekamy, bo ja nie mogę tego zepsuć, ja nie mogę zepsuć tego tym, dobra, pięknie. Wyeliminowałam, dawaj teraz tego Hanka, proszę, on ma mało, dobrze, jest, 7 do 7, let's go. Kurde, nie mogę, dawaj, uciekaj na razie. I dobra, jak oni przyjdą, ja postaram się ich zaatakować, mamy 8 do 8, tam jest Hank, więc wjeżdżamy na niego ultem i mam nadzieję, że za chwilę gościu będzie leżał. Tak, wjeżdżamy, raz i dwa, dobra, leży, pięknie. Tak jak mówiłam wam, wydaje mi się, że bardziej będzie się to sprawdzało na innych zadymiarzach, którzy nie będą w stanie uciec, no bo niestety Niko na Miko nie będzie dobrą kontrą, no i nie, no najgorzej, 9 do 10 i przegraliśmy to, jak mogliśmy to przewalić, w ogóle ja jestem ciekawa, jak wygląda wbijanie Miko po prostu przez niektórych tryhardów w bejsie, więc sprawdźmy sobie, jak to wygląda w pucharkach. Ej, poczekajcie, czy ja jestem ślepa, czy ja nie widzę Miko? Ej, czemu tutaj nie ma Miko w ogóle? Ja chcę zobaczyć, jak wygląda wbijanie pucharków, nie to, że w Polsce, to jeszcze na świecie, a ja tutaj Miko nie widzę, no co jest grane, oni Miko w ogóle nie dodali, to co, ja botem gram, a nie Miko? Ej, no co jest grane? Nie ma tutaj Miko, ja nie mogę sprawdzić, jak wyglądają pucharki tryhardów. Serio, globalnie też nie ma. Ej, dobra, to już jest podejrzane. Może Miko tak naprawdę oficjalnie nie wyszedł, tylko jest jakimś, nie wiem, tajemniczym duchem w BS-ie. No, nie wiem, co ty myślisz. W ogóle, co tu się stało? Ja przegrałam tyle razy, a nadal mam wbitą pasę na 11 poziomie. Co tu się dzieje w Brawl Starsie w tym momencie? Ostatnią rzecz, którą muszę sprawdzić, to oczywiście zagranie Miko na zbiorach klejnotów i jestem ciekawa, czy tam uda mi się wygrać, bo tutaj mamy mapkę otwartą, coś takiego jak na przykład było wcześniej na solo, więc zobaczymy, mamy 3 małpy na 3 małpy, więc będzie naprawdę ciekawa kolejna gierka, ale już wiecie, postaram się tutaj grać, dobra.
Tak, fajnie, fajnie wyszło, ale postaram się tutaj grać tym schematem, którym powiedziałam wam wcześniej, czyli będę skakała z opóźnieniem i zobaczymy, czy nam po prostu to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Chociaż no nie wiem, co tutaj może być. Dobra, niech oni się wyskaczą. Dobra, pięknie. Teraz skoczyłam z lekkim opóźnieniem, więc wyszło. Pyk. Okej, dobra, chodź tu, pyk. No kurde, nie możemy autoimować. Nie możemy autoimować, bo nam skacze randomowo, gdzie chce. Pięknie, gadżet tutaj poszedł. Teraz tak na ciebie, dobra, pyk. Kurde, musimy uciec. Fajnie by było jeszcze kogoś dziabnąć, ale skacze z opóźnieniem i teraz lepiej wychodzi, bo po prostu zadaje więcej obrażeń. Dobra, chodź tu, gościu, no skocz pierwszy. Skocz, dobra, skocz pierwszy. I teraz tak, o kurde, co tu się dzieje? Jaka zadyma, co tu się wydarzyło? Idźcie sobie stąd, dobra. Kurde, nie dosięgnęłam go, aby było tak pięknie, gdybym go dziewnęła. Dobra, teraz tak, muszę uciec sobie ultem, więc chwilę potańczymy sobie tym ultem. No chodźcie wszyscy na środek, dlaczego oni się tak rozdwoili wszyscy, jak ja chciałam ultem ich ładnie dziabnąć. Dobra, ciebie to raczej chyba nie dogonię, bo będziesz mi ciągle uciekła. Ej, ale oni pięknie tutaj na dole porobili tego gościa, więc fajnie, bo na razie wygrywamy, więc i też mi po prostu skakanie z opóźnieniem lepiej wychodzi. Dobra, pięknie, kolejną osobę wyeliminowałam. Ajajaj, ty nam nie możesz zabrać. Okej, pięknie. Ej, gościu, tutaj ewidentnie ogarnia Miko, bo on tutaj naprawdę zrobił niezłą robotę, więc jestem pod wielkim wrażeniem. Dajcie znać, jak wy ogarniacie Miko, czy cieszycie się w ogóle z nowej aktualizacji. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie mnóstwo łapek w górę, jeżeli chcecie więcej darmowych zadymiarzy w Brawl Starsie, no ale oczywiście lepszych od Miko. A ja mam nadzieję, że cały film wam się podobał i ja już będę dzisiaj się z wami żegnać, bo mam dosyć tego zadymiarza. Tak więc trzymajcie się, do kolejnego filmu, cześć!